miały uprawnień, aby je uzyskać. To poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej. To maksymalna hipokryzja. Z jednej strony Polska tutaj krytykowała Radę za to, że zbyt słabo zwalcza nielegalną migrację, natomiast po cichutku sami te widzy sprzedawali i zapychali sobie tymi pieniędzmi kieszenie, więc okazuje się, że Polska jest tym największym podmiotem, który pomagał w szmuglowaniu tych osób do Unii Europejskiej. To są osoby, które mogą być potencjalnymi terrorystami. To wszystko odbyło się w oparciu o system łapówek, więc rząd polski zagraża bezpieczeństwu wszystkich obywateli europejskich, więc teraz być może Niemcy przywrócą kontrole graniczne na granicy niemiecko-europejskiej. I tak naprawdę musimy to dokładnie prześledzić. Mam nadzieję, że rząd polski jak najszybciej będzie prowadził dochodzenie w sprawie tego skandalu. I apelujemy do Komisji Europejskiej, aby skutecznie kontrolować wszystkie działania rządu polskiego w odniesieniu do tego skandalu, bo szanowni państwo, ten ostatni skandal to nie jest jakieś odosobnione zjawisko. Raczej pokazuje, że to kolejny element degradacji praworządności w Polsce, gdzie po prostu rząd, czy też osoby lojalne wobec rządu robią sobie, co im się żywnie podoba na własnym podwórku. A tym razem jest to zagrożeniem dla naszych wspólnych granic i strefy Schengen. Muito obrigado. Dziękuję bardzo. Teraz z ramienia SID głos zabierze Robert Biedroń. Hipokryzja i cynizm rządu PiS sięgnęły zenitu. Z jednej strony PiS szczuje na biednych ludzi, którzy utknęli na granicy białoruskiej, żerując politycznie na ich nieszczęściu. Z drugiej sprzedaje na lewo i prawo wizy, jak sałatę na straganie pod polskimi konsulatami. Trzeba dzisiaj powiedzieć jasno, PiS stworzył mafię wizową, która naruszyła fundamenty bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej. W każdym państwie jest mafia, ale Polska stała się pierwszym państwem rządzonym przez mafię. Politycy PiS okazali się cynicznymi handlarzami bezpieczeństwa Polaków i Europejczyków, ich stabilności pracy i bezpieczeństwa dzieci. Przypomnę, każdego dnia prawie 100 tysięcy Polaków dojeżdża do pracy w Niemczech. Polacy, odszukajcie w szufladach wasze paszporty, bo zaraz przez głupotę PiS-u będziemy ich potrzebowali. W 2007 roku prezydent Lech Kaczyński wprowadzał Polskę do strefy Schengen. Dzisiaj spaliłby się ze wstydu, gdyby zobaczył, jak jego brat demoluje interes Polski w Europie. Polacy chcą mieć poczucie, że rząd dba ich o bezpieczeństwo. Polacy chcą być w strefie Schengen. Polacy chcą być w Unii Europejskiej. Już za chwilę damy tego świadectwo. Dear colleagues, I have to... Drodzy koledzy, bardzo proszę o ciszę podczas wypowiedzi, żebyśmy mogli wysłuchać danego mówcy. Teraz Róża Thun-Hohenstein w imieniu Renew. Proszę bardzo. I'll do my best. Wszyscy zostaliśmy oszukani przez rząd, który sam siebie nazwał Prawem i Sprawiedliwością i, o ironio, z tym hasłem na ustach handluje naszymi wizami na straganach różnych krajów. Tak, naszymi, to są wizy Schengen, a Schengen funkcjonuje dzięki zaufaniu, że wszyscy rządzący przestrzegają wspólnych zasad. To zaufanie zostało potężnie naruszone. Naruszone przez rząd, który udając, że broni naszych granic, łamie prawo, nie przyjmując wniosków o ochronę prawną od uchodźców na granicy, stosując brutalne pushbacki, doprowadza do śmierci ludzi poszukujących pomocy. Ci sami strażnicy naszego bezpieczeństwa wpuszczają jednak do naszej wspólnej przestrzeni, Schengen, bez żadnej kontroli tych, którzy zapłacili im sowite łapówki. Tak, zdaję sobie sprawę, jak bardzo ten rząd, który siebie bezczelnie nazywa Prawem i Sprawiedliwością, podważył wasze zaufanie.
Nasze zaufanie obywateli polskich podważył już dawno. Głośno krzyczeliśmy to przedwczoraj milionem gardeł na ulicach Warszawy i tysiącami gardeł na tysiącu spotkań w mniejszych miejscowościach w całej Polsce. Kaczyński twierdzi, że nic się nie stało i nie ma żadnej afery. Jak to nie ma, skoro kilka osób odpowiedzialnych za handel wizami wylądowało w areszcie, a wiceminister spraw zagranicznych został z dnia na dzień pozbawiony stanowiska? Dziś, proszę Państwa, 75% polskiego eksportu trafia do innych krajów Unii, z tego 1/3 do Niemiec. Wiemy, że grozi nam zamknięcie granic. Apeluję więc do Was, aby wprowadzając kontrolę, nie karać polskich obywateli i przedsiębiorców, bo to rząd wystawił nas na ryzyko gigantycznych kosztów i być może utraty wielu miejsc pracy. Ta sprawa musi być dokładnie wyjaśniona. Dlatego apeluję do polskich władz o udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na pytania Komisji Europejskiej i o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do wszystkich osób zamieszanych w ten makabryczny skandal. A Wam, koleżanki i koledzy, obiecuję, zmienimy ten rząd 15 października. To będzie bardzo trudne zadanie, bo kampania wyborcza nie jest ani równa, ani uczciwa, ale zwyciężymy. Wrócimy, żeby znowu wspólnie budować Unię przestrzegającą praw, szanującą człowieka, Unię zieloną i solidarną, silną i bezpieczną. Dziękuję bardzo. So, first of all, colleagues. Po pierwsze, drodzy koledzy, muszę poprosić Państwa, żeby trzymali się Państwo przydanego Państwu czasu. Powtórę, raz jeszcze poproszę o to, żeby koledzy słuchali osoby mówiącej, zachowali ciszę, żebyśmy mogli wysłuchać wystąpień. Znają Państwo zasady. To jest ostrzeżenie. Mam nadzieję, że wszyscy wykażą się szacunkiem. Każdy będzie miał czas wyrażenia swoich poglądów. Proszę tego nie czynić podczas wypowiedzi innych kolegów. Teraz głos zabierze Eryk Marquardt z Grupy Zielonych. Proszę bardzo. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie komisarzu, powiedział pan, iż system Schengen jest nie tylko jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej, tylko jest to także coś bardzo wrażliwego, jeżeli zaufanie do tego systemu przestanie istnieć. Ważne jest powiedzieć, iż rząd polski najwyraźniej nie pracuje nad tym, aby odzyskać to zaufanie. Myślę, że przed wyborami w Polsce niewiele dowiemy się na temat tego skandalu, tylko okaże się, że polski rząd będzie starał się ten skandal po prostu zamieść pod dywan. Jeżeli się ogranicza praworządność w jednym kraju, no to się ma mniej praworządności i wtedy politycy w tym kraju mogą uważać, że ze względów na jakieś szczytne cele to zrobili, ale w zasadzie trzeba także ludności polskiej powiedzieć, że ten rząd robi to tylko i wyłącznie dla własnej korzyści. I tak to wygląda w tej aferze. Niszczy się praworządność po to, żeby ułatwiać korupcję. Widzimy to nie tylko na przykładzie systemu wizowego, ale muszę to także powiedzieć z perspektywy niemieckiej. Widać także, iż zaufanie do polskiego systemu Schengen się niszczy, bo z jednej strony buduje się na granicy płoty, ale z drugiej strony nie rejestruje się tych ludzi, tak jak jest to przewidziane, tylko bije się tych migrantów, którzy potem stoją na granicy z Niemcami i nie tylko są doświadczeni ciężko, tylko także nie są zarejestrowani. Nie można w ten sposób obchodzić się z Europą, jak to robi w tej chwili rząd polski.
Z jednej strony się obiecuje coś, a potem robi się coś zupełnie innego. W takim razie w demokracji, w polityce tak nie można działać, jak to robi rząd polski. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Kolejnym mówcą z ramienia EKR jest Patryk Jaki. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący, pani komisarzu. Ten dzień przejdzie do historii Parlamentu Europejskiego jako szczyt obłudy i hipokryzji. Są dwie metody radzenia sobie z nielegalną imigracją. Jedna metoda to jest metoda Polska obozu Zjednoczonej Prawicy. Mianowicie blokujemy wszystkie projekty przymusowej relokacji od lat. Zbudowaliśmy mur na granicy, aby zatrzymać nielegalną migrację i nawet uruchomiliśmy akcję służb specjalnych, aby wykryć i zatrzymać nielegalny proceder dotyczący 268 wiz, sztuk. Za to jest druga metoda, to jest wasza metoda. Zaprosiliście tu miliony nielegalnych migrantów. Jak się okazało, niemiecki rząd finansuje łodzie z tymi nielegalnymi migrantami, a zarabia nad tym partner jednej z posłanek Bundestagu. I jakie są efekty jednej i drugiej metody? Efekty naszej metody, proszę bardzo, według waszych statystyk, Polska należy do najbezpieczniejszych państw Unii Europejskiej. A wasze efekty, efekty waszej metody, setki zabitych ludzi, wybuchające bomby, zamachy, wojny gangów, niespotykana liczba gwałtów, w tym na małych dziewczynkach. Traumy dla kobiet na całe życie i to jest wasza odpowiedzialność. Wojsko potrzebne na ulicach Francji i Szwecji, bo zwykłe sposoby nie radzą sobie już z gangami imigracyjnymi. I wy śmiecie oskarżać Polskę. Was po prostu boli ten kontrast. Polska jest waszym wyrzutem sumienia, pomnikiem, dowodem na to, że może być bezpiecznie i dowodem na to, jak zdradziliście własnych mieszkańców. I dlatego potrzebujecie Tuska. On ma ten kontrast zamazać. My jednak na to nie pozwolimy. Polska stanie na czele racjonalnej Europy i w referendum obali wasz system migracyjny, a za nami pójdą inne państwa. Thank you very much. No. Dziękuję bardzo. Teraz w imieniu ID Anders Vistisen. Det grænseløse Europa har været en katastrofe. Szanowni Państwo, Europa bez granic okazała się katastrofą. Katastrofą, która uderzyła w zwykłych ludzi, Duńczyków, Europejczyków. Jest to podarunek dla zorganizowanej przestępczości, handlarzy ludźmi, nielegalnymi imigrantami. Mówimy o takim skandalu. 250 tysięcy wiz wydano. Tam są inne też skandale przecież. Maltę, Cypr oskarża się o to samo. O to, że pozwalają na to, żeby nielegalni migranci napłynęli do Europy. Uciekają oni z Afryki czy też Azji. A co Europa robi z problemem? Komisja mówi o współpracy w Schengen. Większość chce walczyć, zwalcza kontrolę na granicach. Wydaje mi się, że musimy przywrócić stałe kontrole na granicach. Nie pozwólmy na te działania lewicy w Europie. Nie otwierajmy granic dla wszystkich w Europie. Musimy zagwarantować bezpieczeństwo w Europie. Przywróćmy granice. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Teraz w imieniu lewicy Claire Daly. Thank you, President. Dziękuję panie przewodniczący. Muszę przyznać, że dzisiejsza debata sprawia, że czuję się niekomfortowo. Mamy porozumienie, żeby nie wpływać na wynik wyborów, żeby poprzez nieodbywanie debat, które mogą wpłynąć. A teraz jesteśmy niecałe dwa tygodnie przed wyborami w Polsce, odbywamy taką debatę. No i znów przecież mamy posiedzenie plenarne tuż po wyborach w Polsce. Wtedy moglibyśmy o tym mówić. Przecież w Polsce jest śledztwo. Możemy poczekać do 16 października.
Ja nie jestem fanką rządu polskiego, ale trzeba wszystko wyjaśnić. Nie jestem też fanką tego, że ten parlament wykorzystuje się, żeby ingerować w batalię przed wyborami. W ten sposób nadużywamy prawa parlamentu. Możemy przecież wypowiedzieć na ten temat dzień po wyborach. Czy rząd polski ma odpowiedzi? Pewnie tak. Tak, rząd polski powinien udzielić odpowiedzi na wiele pytań. Musi być niezależne śledztwo, a my jako parlament możemy debatować o wynikach. Ale teraz wszyscy będą się na ten temat wypowiadać. Moim zdaniem takie podejście jest niewłaściwe. Pieniądze i moc sprawia, że rozpływają się granice i wydaje mi się, że pieniądze, moc sprawiają, że niektórzy mają przywilejowany dostęp do Unii Europejskiej. Zatem krytycznie musimy być nastawieni do oszustw. Ja chciałabym zwrócić Państwa uwagę na naprawdę problem dużej skali na granicach europejskich, a większość państw członkowskich popiera taką sytuację. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz głos zabierze posłanka niezrzeszona Kinga Gall. Panie przewodniczący, panie komisarzu, drodzy koledzy, to jest nie do przyjęcia próba wpłynięcia na wybory w Polsce. Są pewne zasady demokracji i suwerenności krajowej. Jeśli to byłaby prawdziwa sprawa, tutaj przesadzamy. Gdyby to była prawdziwa debata, przecież można ją było odłożyć do kolejnej sesji plenarnej za 2 tygodnie po wyborach w Polsce. A w takiej sytuacji wydaje się, że tutaj chcemy wpłynąć, czy też uderzamy w konserwatywny rząd polski, dlatego że nie przyjmują obligatoryjnych kwot migrantów i walczą o suwerenność krajową. I to jest nie do przyjęcia dla Brukseli i proimigracyjnej większości w tym Parlamencie Europejskim. I takie próby okazały się nieudane, na przykład na Węgrzech. Ani głosujący w Polsce, ani na Węgrzech nie chcą, żeby podejmowano za nich decyzje w Strasburgu czy Brukseli. 15 października będzie odpowiedź na taką sytuację. Dziękuję. Muito obrigado. Próximo intervenção. Dziękuję. Teraz Bartosz Arłukowicz. Proszę bardzo. A co wy, żeście posłowie PiSu tak do ostatnich ławek pouciekali? Wstyd, co? Myślicie, że was tam Europa i Polska nie zobaczy? Wszyscy was tam widzą. Jak się straszyło pierwotniakami, jak się straszyło robakami, jak się straszyło gwałtami, mordami, a potem za kasę otwierało się stragany z polskimi wizami, to musi być wstyd. To musi być wstyd. I wszyscy was widzą. Mam pytanie do komisji. Czy znacie skalę, czy komisja zna skalę tego procesu korupcyjno-mafijnego handlu polskimi wizami? W ilu krajach to się działo? Ilu migrantów, ile tysięcy migrantów do Polski wjechało, do Europy wjechało nielegalnie? I w końcu chcę zapytać komisję o rzecz chyba najważniejszą. Czy macie wiedzę, że pośród tych migrantów, którzy kupili polskie wizy na afrykańskich, azjatyckich straganach, były osoby, które stanowią zagrożenie dla Europy, dla Polski, dla Stanów Zjednoczonych? Czy komisja posiada taką wiedzę? I ostatnie pytanie do komisji. Czy prawdą jest i czy macie wiedzę, żeby Stany Zjednoczone już w roku 2022 informowały o nielegalnym procesie handlu polskimi wizami? Dziękuję bardzo. Okay, colleagues. First of all, drodzy koledzy, po pierwsze, proszę pozwolić mi powiedzieć, drodzy koledzy, proszę mi pozwolić powiedzieć jako przewodniczącą, że odnotowuję fakt, że nasz kolega Bartosz Arłukowicz wykorzystał baner wyborczy po
podczas wypowiedzi, co jest sprzeczne z zasadami. I prezydium omówi tę sprawę. Następnie nalegam, raz jeszcze muszę Państwa nawołać do porządku. Artykuł 175 ustęp 2 mówi o tym i bardzo proszę, żeby z szacunkiem wysłuchiwali Państwo wypowiedzi tych, którzy właśnie się wypowiadają. Teraz głos zabierze Juan Fernando López Aguilar z Socjalistów i Demokratów. Dziękuję panie przewodniczący, panie wiceprzewodniczący Szina. Z Schengen to jest chyba jedno z największych osiągnięć Europy. Jest to podstawowe prawo, którym cieszą się Europejczycy. I tutaj działamy na zasadzie wzajemnego zaufania i wszelkie pogwałcenie zasad tego obszaru bez wewnętrznych granic. Musimy to traktować bardzo poważnie. Komisja jako strażniczka traktatów musi to bardzo poważnie potraktować. Tutaj mówimy o sprzedaży na wielką skalę. Mówimy o korupcji, sprzedaży wiz, żeby wjechać do obszaru Schengen. I komisja musi dotrzeć do sedna tego śledztwa, niezależnie jeśli chodzi o, niezależnie od tego, o jaki kraj chodzi. Sytuacja zatrważająca, okazuje się, że sprzedawano wizy. Nie mówimy o podstawowym prawie dostępu do Europy bez granic, o wzajemnym zaufaniu. Mówimy o zwalczaniu korupcji. I jeśli nasz parlament położył nacisk na to i prosi komisję, żeby wykreślić złote paszporty i złote wizy, to oczywiście też chcemy, żeby pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy są odpowiedzialni za skorumpowaną sprzedaż wiz do obszaru Schengen. To jest sprzeczne z podstawowymi prawami. Dziękuję, panie przewodniczący. Thank you very much. So now... Dziękuję. Teraz Jan Christoph Eitan. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie komisarzu, koleżanki, koledzy, swobodny przepływ należy do najważniejszych osiągnięć z Schengen, ale w tej chwili zostało to teraz podkopane, zakwestionowane na granicy między Polską a Niemcami. Niemiecki rząd ze względu na skandal wizowy w Polsce czuł się zmuszony do wprowadzenia kontroli granicznych. Szanowni Państwo, czy Państwu się wydaje, że rząd niemiecki robi to, żeby kogoś denerwować? Wręcz przeciwnie, chcieć mieć zaufanie. Natomiast rząd polski robi tak, jakby chciał się zająć migracyjnymi sprawami, ale w przeszłości tak naprawdę blokował każdy postęp na temat migracji. Ten rząd sprzedawał wizę do osobom, które nie powinny wejść do obszaru Schengen. I dlatego teraz mamy te kontrole na granicach. A zatem powinni Państwo przyczynić się do rozwikłania tego skandału. Tak, skandal to jest odpowiedzialność, tak żebyśmy mogli ponownie bez granic jeździć. Thank you very much. Dziękuję. Ma Pan błękitną kartę. Czy chce Pan udzielić odpowiedzi? Bardzo proszę. There's a blue card. Pan podniósł błękitną kartę, proszę. May I speak Julian Polish language, please take the chance. Będę mówić chwileczkę tylko. Pilnie pana wypowiedzi i chciałem się zapytać i oczekuję krótkiej odpowiedzi, tak lub nie. Bo pierwsze śledztwo w sprawie wiz zostało wdrożone w lipcu 2022 roku. Pierwsze śledztwo przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. W marcu tego roku 7 osób usłyszało zarzuty w tej sprawie. 3 osoby dzisiaj jeszcze jest w areszcie w sprawie wiz. To jak pan może mówić, że jest jakaś bezczynność w Polsce na ten proceder uchybienia dla 270 wiz? I moje pytanie jest takie, czy pan o tym wszystkim słyszał, czy pan po prostu sobie przyszedł pogadać tutaj z mównicy i zaatakować Polskę? Dziękuję bardzo. Thank you very much. Now, thank
Odpowiedzi udzieli pan Ojtyn. Thank you. Dziękuję, dziękuję bardzo. Przede wszystkim ja ufam Komisji Europejskiej i słyszałam, co komisarz Skinas powiedział na początku. Powiedział, że są pytania, na które nie udzielono odpowiedzi. I my jako parlamentarzyści w Parlamencie Europejskim apelujemy do rządu polskiego, aby udzielił poważnej odpowiedzi na wszystkie pytania, które napłynęły z Komisji Europejskiej. To powód, dla którego w Niemczech już nie mamy zaufania do sytuacji w Polsce, bo rząd polski sprzedawał wizę obcokrajowcom i wjechali oni do strefy Schengen bez normalnego zezwolenia. Więc naprawdę proszę dołożyć wszelkich starań, aby ten rząd polski pracował nad odpowiedziami na wszystkie pytania, tak abyśmy mogli przywrócić swobodę przemieszczania się w Unii Europejskiej. Thank you very much. Again, colleague. Dziękuję. Pan zadał pytanie, otrzymał pan odpowiedź. Proszę obdarzyć szacunkiem mówcę. Bardzo proszę, teraz Marcel Kolaja. Vice President. Dziękuję, wiceprzewodniczący. To ciekawe jest, jak widzimy, jak skrajna prawica i skrajna lewica zjednoczyły się, ponieważ wszyscy inni uważają, że swobodny przepływ w obszarze Schengen to jedna z najwyższych, najważniejszych korzyści dla obywateli w Unii Europejskiej. Ta afera wizowa wystawia na szwank zaufanie co do obszaru Schengen i ciężko jest nam zwalczać argumenty teraz odnoszące się do przywrócenia kontroli na granicach. Słyszeliśmy o tym tutaj w tej Izbie. Teraz, czy obywatele tego sobie życzą? Być może zapytamy gości na galerii po tej debacie o to. Teraz, jeśli chodzi o skandal rządu polskiego, to pociąga za sobą skutki również poza Polską. Na przykład, jeśli chodzi o Czechy, jeśli chodzi o kontrolę na granicach czesko-niemieckich, to sprawi, że ludziom trudno będzie podróżować do pracy. Jestem przekonana, że Czesi nie będą dziękować rządowi polskiemu za to. Wszyscy będą cierpieć ze względu na skorumpowaną sprzedaż wiz, za którą odpowiedzialny jest rząd polski. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I kolejny mówca to pani Jadwiga Wiśniewska. Proszę bardzo, przekazuję pani głos. Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. W maju tego roku konferencja przewodniczących podjęła decyzję o tym, by nie podejmować debat dotyczących państw członkowskich, jeśli do wyborów w tym państwie jest mniej niż 6 tygodni. Państwo tą debatą łamiecie tą decyzję. Dlaczego? Parlament Europejski daje zaciągnąć się tej totalnej opozycji, jak sami siebie nazwali, do politycznej agitacji. To jest skandal. Skandalem jest również to, panie komisarzu, że pan się wypowiada o tej debacie w sposób absolutnie niekonkretny. Pan otrzymał z MSZ-u odpowiedź. Sprawa dotyczy 268 wiz, a tu gadacie o jakichś handlowaniach na bazarach. Panie przewodniczący, czy pan może uciszyć tą osobę, która krzyczy? Przeszkadza mi. Szanowni państwo, mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że do Unii Europejskiej na niemieckie zaproszenie weszły w ostatnich latach dziesiątki milionów nielegalnych migrantów. I czy setki milionów, ma pan rację, setki milionów. I czy w tej sprawie toczymy debatę? Nie, absolutnie nie. Dyskutujemy o pseudoaferze, o aferze, której nie było i nie ma. Sprawa 268 wiz jest wyjaśniana. Natomiast nie dyskutujemy o Qatargate, nie dyskutujemy o nielegalnej migracji, nie dyskutujemy o NGO-sach, które za niemieckie pieniądze przewożą nielegalnych migrantów. Thank you very much. Thank you very much, colleague, please. Przewodniczący przerywa. Thank you very much, colleague. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję i teraz idziemy dalej.
Odnotowałem fakt, iż zgłoszono procedurę błękitnej karty, ale pani Wiśniewska przekroczyła swój czas wypowiedzi, więc nie przyznam nikomu tych zapytań w ramach błękitnej karty. I teraz przekazuję głos naszemu koledze Gunnarowi Beckowi. Proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Skorumpowani politycy i urzędnicy polscy, zgodnie z doniesieniami mediów polskich, sprzedali 250 tysięcy wiz zagranicznych. No tak, polski rząd, który podobno jest przeciwnikiem tej zastępczej migracji do Europy, musiał natychmiast wdrożyć dochodzenie w sprawie tego skandalu i wprowadzić kary. Natomiast jeżeli to się nie stanie, to Komisja Europejska będzie musiała interweniować. Natomiast rząd niemiecki rzeczywiście z pieniędzy podatnika niemieckiego finansuje podróże migrantów po Morzu Śródziemnym i przynajmniej rząd niemiecki finansuje 8 przynajmniej statków, które codziennie jeżdżą do wybrzeża libijskiego i potem ich transportuje wygodnie i wysadza we Włoszech i w innych miejscach. I to samo robi Straż Graniczna we Włoszech, tak aby wymiana, podmiana społeczeństw ani jednego dnia nie spoczęła na laurach. I prawda jest taka, nikt sensowny tego nie chce. Jeżeli zobaczymy, jak wyglądają badania opinii publicznej, to 80% wszystkich Europejczyków chce bezpiecznych granic, a nie otwartych. Bo każdy Afrykańczyk, który tutaj przyjeżdża, kosztuje nas mniej więcej 14 tysięcy euro w skali roku. Dziękuję za uwagę. Thank you very much. Now the next speaker. Dziękuję. Teraz Gilbert Collard. Monsieur le Président, chers collègues. Panie Przewodniczący, koleżanki, koledzy, jeżeli później historycy będą musieli znaleźć opisanie lapidarne Unii Europejskiej, powiedzą, że jest to piekło wybrukowana dobrymi intencjami. Takie rzeczywiście tutaj stworzyliśmy warunki dla migrantów. Chciano otworzyć z zewnątrz granice pod warunkiem, że zamknie się granice od wewnątrz, ale nie zrobiono.